Witam z tej strony Pedro, jak pewnie bardzo dobrze wiecie, dzisiaj o godzinie 18 będziemy mieli nową aktualizację, nowy update do Pet Simulator X. A mowa tutaj oczywiście o Doodle Update Part 2. A w dzisiejszym odcinku pokażę wam wszystko to, co się zmieni oraz jak się przygotować najlepiej do tej aktualizacji. Mamy naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo leaków, a dodatkowo bardzo dużo można się przygotować. Dlatego usiądźcie wygodnie, a ja już lecę z tym odcinkiem. W opisie macie link do live'a, który odbędzie się o godzinie 17:30, gdzie za darmo będziemy rozdawali robuxy, huge pety, gemy oraz przede wszystkim będziemy ogrywali nowy update w Pet Simulator X. Nie może was zabraknąć, dlatego powiadomcie sobie tutaj, oczywiście zostawcie łapkę w górę, napiszcie, co chcecie, weźcie udział w ankiecie, no i zaproście kumpli. Ale spokojnie, to zrobicie później, ponieważ jeszcze będę przypominał na tym odcinku o live'ie. A dzisiaj do wygrania za darmo będzie huge hell rock, dlatego oglądajcie ten odcinek do samego końca, bo dowiecie się, jak go wygrać. Jeszcze tylko przypomnę o subskrypcji, o łapce w górze, a ja już lecę z materiałem. No to zacznijmy sobie od przecieków, które się pojawiły. Przede wszystkim, jak widzicie, pojawiły się pety, czyli na przykład Doodle Reno, tak on się prezentuje. Dodatkowo mamy tutaj Doodle Remura, proszę bardzo, łajka, fajny pet, no i przede wszystkim Doodle Fairy. No ale z petów oczywiście to nie koniec, ponieważ mamy tutaj Doodle Gryfina, tutaj występuje nasz Doodle Pegasus oraz tutaj mamy Doodle Dragona. Zobaczcie, jak te pety są tak naprawdę do siebie mega, ale to mega podobne. Mamy Doodle Unicorna, czyli jak tutaj możecie zaobserwować, naprawdę im się świecą mega te rogi. Mamy Doodle Agonego, który wygląda naprawdę bardzo, to bardzo ładnie. Bardzo fajna jest tutaj dobrana kolorystyka. No i tak się prezentują te wszystkie pety razem na jednym zdjęciu. Zobaczcie, jak to wygląda, a to są pety na ponad jedno jajko. No a tak w ogóle to pojawią się 4 nowe jajka, o czym powiem wam za chwilę. No i tak się prezentują ikonki nowych zwierzaków: Doodle Lion, Doodle Rhino, Doodle Remur, Elefant, Squirrel i Crocodile. No i tutaj oczywiście jeszcze tych trzech zwierzaków. Mamy nowego huge Doodle Fairy, czyli prawdopodobnie jajko za robuxy będzie nazywało się Fairy. No i tutaj mamy wszystkie coiny, mamy safe, mamy oczywiście crate i mamy chesta. Zobaczcie, jak to wygląda na 3 krajdy, a tutaj mamy na 4. No i oczywiście zaraz wam pokażę wszystkie te krajny, dlatego nie martwcie się. No i tutaj muszę wam zaspoilerować, że te krajny naprawdę mega, ale to mega ładnie i świetnie wyglądają. Mamy mushroom, egg, doodle. Zobaczcie, oczywiście to będzie pierwsza kraina mushroom tak naprawdę. No i zobaczcie, jak to jajko wygląda. Tutaj mamy zdjęcie od samego Big Games, czyli tak będzie wyglądał jeden z 4 światów, czyli już wiemy, że będzie fairy świat i wiemy też, że będzie oczywiście mushroom. Mamy Titanic, balon, cat, tylko jest to oczywiście wersja red, ze względu na to, że to będzie po prostu pluszak. A tutaj mamy oczywiście jego wersję tylko blue i teraz boję się, za co tak naprawdę ta wersja będzie. Bo jak pamiętacie, blue katy były oczywiście jako huge do kupienia za 18 tysięcy robuxów. No to co, Titaniki będą po 50 tysięcy? Czy może po 100 tysięcy robuxów? No i tak wygląda Preston z dwoma tymi pluszakami. A tutaj mamy 3 dodatkowe jajka: Cave Doodle Egg, Fairy Doodle Egg i Safari Doodle Egg. Tutaj mamy Doodle Hydre. No a tak się prezentuje ten Titanic pluszak względem właśnie tych innych huge petów. No i tutaj mamy pokazane te wszystkie zwierzaki, o których wam chwilę temu mówiłem. I ten Fairy Huge jest naprawdę bardzo, to bardzo ładny. Tutaj ja mam oczywiście nową skrzynkę. Nowa skrzynka, czyli nowy świat, będzie to ostatni świat na świecie Doodle. No a tutaj mamy tak naprawdę, widzowie, wszystkie te 4 jajka, o którym wam mówiłem: Mushroom Doodle Egg, Safari Doodle Egg, Fairy Doodle Egg i tutaj będziemy mieli Grim Doodle Egg. Tutaj będzie albo Grim, albo Cave, tego jeszcze w 100% nie wiemy. Ale nie wiem, czy tam widzicie, ale to jajko kosztuje 55 milionów coinów, czyli pety z niego będą naprawdę mega, ale to mega świetne. No i tutaj mamy oczywiście widok tych krain, czyli mamy oczywiście Mushroom, Safari, mamy oczywiście Fairy, no i na samym końcu mamy tam oczywiście Cave'a. Naprawdę mega, ale to mega świetnie wyglądają te nowe krainy, te nowe pety oraz te nowe jajka. No i oczywiście ich miejsce jest tutaj, tak? Na tych 4 standach. No i oczywiście te krainy będą pojawiały się tam daleko, tam już nawet mamy grzyby. Tutaj macie jeszcze zdjęcie wszystkich tekstur, które tak naprawdę nowe się pojawią w tej gierce. Tutaj proszę bardzo, macie jeszcze więcej tych tekstur. Oczywiście wszystko to, jak widzicie, jest mega, ale to mega rysowane po prostu w takim samym klimacie jak cały świat Doodle. Tutaj macie też wygląd, jak będzie wyglądał Titanic Balloon Cat w wersji oczywiście Golden, czyli oczywiście Red. No zobaczcie, jak to wygląda. Naprawdę mega, ale to mega fajny i ładny Titanic. Ze wszystkich krain chyba najbardziej podoba mi się właśnie ta kraina Cave. To zobaczcie, jak ona jest mega, ale to mega ładnie, fajnie, no i przyjemnie zrobiona. No to teraz widzowie, jak się przygotować do tej aktualizacji? Przede wszystkim bardzo, to bardzo ważne jest na zbieranie sobie jak najwięcej karton coinów. Wiadomo, wybieracie wasze pety, które mają enchant karton coins, a jeżeli takowych nie macie, no to sobie
sobie zróbcie, bo one naprawdę wam się przydadzą do końca Cartoon Worldu. No i najlepiej, żeby był ten chant Cartoon Coins 5, 4 albo 3 i jak najwięcej takich zwierzaków w waszym teamie, a resztę po prostu dofarmcie sobie huge petami. Idziecie na sekretną krainę oczywiście tutaj do stodoły, no i farmicie sobie na tym oto części. Pamiętajcie, żeby sobie odpalać oczywiście triple damage, triple boosty, ponieważ jeżeli nafarmicie mega dużo waluty, no to będziecie lepiej przygotowani do aktualizacji. Nie otwierajcie już tych nowych jajek ze względu na to, że po prostu tutaj te pety są naprawdę mega słabe, no i na nowej aktualizacji będą lepsze pety. Więc kiedy już będziecie mieli coiny, kiedy tak naprawdę będziecie mieli już swój team, to no zbierajcie sobie diamenty, ponieważ będzie w merchantach oczywiście nowe zwierzaki, nowe pety, a co za tym idzie, łatwo będzie je dostać. No i gemy standardowo się zawsze przydają. No i pamiętajcie o tym, żeby na samym starcie aktualizacji nie podpalać się, widzowie. Czyli jeżeli będziecie sobie chcieli kupić jakiegoś huge'a za inne huge'e albo za gemy, to nie kupujcie go od razu, tylko poczekajcie tak z 2, 3, 4 dni, ponieważ tak jak wcześniej wam, widzowie, mówiłem, po prostu to jest naprawdę mega, ale te mega drogie na samym starcie. No chyba, że będziecie chcieli kupować nowe jajka za Robuxy, ze względu na to, że one na samym początku będą naprawdę mega dużo warte, jeżeli chodzi o same jajka, jeżeli chodzi o same pety. A ludzie będą je naprawdę mega, ale te mega kupowali na potęgę, ze względu na to, że będą chcieli robić openingi. Więc jeżeli planujecie wydać troszeczkę Robuxów na Pet Simulator X, no to właśnie te jajka wydają się odpowiednie. Standardowo możecie też sobie przygotować gifty, ze względu na to, że jak je odbierzecie od razu po aktualizacji na jakichś nowych krainach z jakimiś mega kształtskimi petami, to dostajecie mega dużo waluty. Pamiętajcie też, żeby od razu po tym, jak wyjdzie aktualizacja, grać z waszymi kolegami, żebyście mieli tak naprawdę coin multa. Odpalcie sobie jeszcze serwerowe triple damage, triple coiny, no i farmcie, bo to naprawdę mega szybko pójdzie. Zaufajcie mi, że przechodzenie tych krain będzie naprawdę bardzo, to bardzo proste. Do czego to doszło, że ja z taką skrzynką muszę się tak mega mocno męczyć? No, no cóż, mam nadzieję, że będzie warto. No i kiedy już to wszystko zrobicie, to o godzinie 17:45 co minutę odświeżajcie developer bloga w Big Gamesie, ze względu na to, że tutaj będziecie mieli wszystkie nowości napisane. Dzięki temu będziecie mieli wiedzę nad innymi, no i możecie ją bardzo łatwo wykorzystać. Dodatkowo bądźcie minutę przed aktualizacją, żeby oczywiście odebrać za darmo tego free giftika, ponieważ jest szansa na huge'a. No i bądźcie na samym początku update'u, no i na samym początku update'u oczywiście róbcie sobie wszystkie rzeczy, otwierajcie jajka i sprzedawajcie pety, ponieważ przez pierwszą godzinę te ceny są naprawdę mega, ale te mega ogromne i gracze naprawdę mega przepłacają za to, żeby po prostu kupić jakiegoś zwierzaka, i to jest idealny moment do zarabiania gemu. O godzinie 19 będzie Mysterious Merchant, dlatego też pokupujcie sobie jak najwięcej petów z niego, no i potem chodźcie je sprzedawać. Nowy update to idealny czas na zarobek gemu. A żeby za darmo wygrać huge KL Roka, musicie stawić subskrypcję z dzwoneczkiem na tym kanale, łapkę w górę pod tym odcinkiem, a w komentarzu napisać słowo update oraz wasz nick z Robloxa. Przypominam wam jeszcze raz, ostatni raz o live'ie, który będzie dzisiaj o godzinie 17:30, dlatego wbijajcie sobie na tego live'a, na tą transmisję na żywo, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, powiadomcie kumpli, weźcie udział w ankiecie. Naprawdę będzie się mega, ale to mega działo, dlatego zapraszam bardzo serdecznie. Sobota dzisiaj, godzina 17:30. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, trzymajcie się, do następnego razu, siemano, yo!